Telewizji Zachód czas na archiwizję. Zapraszam do zajmowania miejsc i oglądania newsów z 1998 roku. A w tych newsach wiele ciekawych materiałów. Między innymi pokazujemy nowe studio naszej telewizji. W tym studiu przygotowujemy programy do dziś. Zmieniła się trochę scenografia z wielokolorowej na jednokolorową, stwarzając więcej możliwości dekoracji. W newsach będzie też o szczecineckich rondach, a także o proponowanym zwrocie lasów ich byłym właścicielom. Zobaczymy też spływ kajakowy osób niewidomych szczecinecką pętlą. Ta trasa dziś już praktycznie nie istnieje, a szkoda, bo cieszyła się dużym uznaniem turystów kajakarzy. O spływie opowiemy w kolejnych archiwizjach. A zatem wspominamy. W piątek 3 lipca w piątkowych spotkaniach witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania naszego programu. Witam Państwa tym bardziej serdecznie, że z nowej siedziby Telewizji Zachód. Od dziś nasza siedziba mieści się przy ulicy Połczyńskiej 8, tu gdzie kiedyś mieścił się bar Karol. Zechcą nam Państwo wybaczyć pewne potknięcia techniczne, ale tu cały czas trwają prace. Za mną w tej chwili, gdyby nie ta wygłuszona ściana, to by słychać było szum wiertarek, stukanie młotków, cięcie przecinaków. Tu naprawdę jeszcze praca wre. A wszystko po to, ażeby warunki pracy były lepsze, a Państwo mieli możliwość lepszego odbioru. Ale wiążą się z tym pewne kłopoty techniczne. Stąd mogą zdarzyć się przerwy w nadawaniu programu, mogą zdarzać się usterki dźwięku, mogą również występować usterki fonii. I za to serdecznie Państwa przepraszamy. To potrwa krótko. Jeszcze dzień, jeszcze dwa i wszystko będzie naprawdę bardzo dobrze. Dziś również sprawiliśmy Państwu inną niespodziankę. Mianowicie włączyliśmy program Polonia 1. Ale też i ze względu na przebudowę studia, jak również ze względu na to, że jest to program nadawany w systemie cyfrowym, dopiero jesteśmy na etapie dostrajania dźwięku. Najpóźniej jutro Polonia 1 będzie możliwa do odbioru w całej krasie, w całym tego słowa znaczeniu. Proszę Państwa, tak się składa, że nasza konkurencja podwyższyła ceny. Wiele osób z Państwa do nas się zwraca z pytaniem, podwyższycie czy nie podwyższycie? Macie nowe studio, to musiało kosztować. Otóż w tym roku na pewno cen nie podwyższymy. Jest 10 zł, będziemy płacić 10 zł, bo tak obiecaliśmy na początku roku i słowa na pewno dotrzymamy. Przypominamy również, że tradycyjnie już w okresie wakacji promocyjnie instalujemy nasze gniazda w domach tych z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze sieci, a w budynku ta sieć się znajduje. Przypominam, że cena takiego montażu jest promocyjna i wynosi tylko 80 zł. Po tym przydługim wstępie, ale tak spacerując tutaj po studiu, chciałbym troszeczkę Państwu je przybliżyć, pokazać, że ono jest duże, szerokie, przestronne, że tu będziemy mogli zapraszać gości, tu będziemy mogli normalnie pracować. Chciałbym Państwa zaprosić na to, co dziś przygotowaliśmy, pomimo tych kłopotów, trudności technicznych. Otóż już za chwilę zaprosimy na aktualności, potem tradycyjnie felieton Zenka, tradycyjne okruchy na niedzielę. W dalszej części programu przedstawimy Państwu coś o internecie. Internet to jest takie cacko komputerowe, które pozwala spojrzeć na cały świat i dotrzeć do całego świata. Dziś o internecie będzie mówił pan Suwada z firmy Optimus. Ponadto zobaczycie Państwo film o reprywatyzacji lasów państwowych, a także rozmowa z komisarzem Ryszardem Ichnatowem z samodzielnej sekcji ruchu drogowego Komendy Rejonowej Policji w Szczecinku. To wszystko na pewno będzie, pomimo tych kłopotów i trudności. Ja tak mówię o tych kłopotach, o tych trudnościach, no bo wszystko się może zdarzyć, bo jeszcze to jest powiązane na druciki, na sznureczki. Ale mamy nadzieję, że pójdzie wszystko dobrze i może kiedyś otworzymy uroczyście to studio z jakimiś większymi fanfarami. A teraz zostawiam Państwa z Krzysztofem Janczurewiczem, który poprowadzi aktualności. Dobry wieczór, Krzysztof Janczurewicz. Ja także witam Państwa z nowego studia. Zapraszam na aktualności. Nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Lipowej i Szafera zyskuje różne opinie. Kierowcy samochodów osobowych zbytnio nie narzekają.
ale kierowcy ciężarówek mają trochę kłopotów. O opinię poprosiliśmy komisarza Ryszarda Ichnatowa z Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego KRP w Szczecinku. Rozwiązanie jako tako jest dobre. Mogłoby być lepsze ewentualnie, jeżeli chodzi o rozwiązanie w postaci zastosowania sygnalizacji świetlnej, bo to jest to typowe skrzyżowanie do sygnalizacji świetlnej. Jednakże tu inwestorowi tutaj kłaniała się ekonomika i niestety tańsze jest skrzyżowanie z ruchem okrężnym. I jak badania wykazują, są to jedne z najbezpieczniejszych skrzyżowań, ponieważ praktycznie wszystkie pojazdy, które dojeżdżają do tego skrzyżowania, zwalniają prędkość, wjeżdżają na skrzyżowanie z małą prędkością i to zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu jest niewielkie. Jeżeli nawet dojdzie do jakiejś sytuacji kolizyjnej, to jest niewielka stłuczka. Rozmawialiśmy z kierowcami, no sami zresztą jesteśmy kierowcami, korzystamy z tego skrzyżowania, przejeżdżamy przez nie i stwierdzamy, że jest tam dość dużo jeszcze starych oznakowań poziomych, które mogą być no, dezorientujące. Tak, są jeszcze stare oznakowania, są one częściowo widoczne. Staramy się, aby te stare oznakowania jakoś zakryć, jednakże nie jest to takie proste, po prostu technicznie to przebija, ale mimo wszystko to nowe oznakowanie jest wyraźne. Poza tym mamy tutaj jako kierowcy do czynienia ze skrzyżowaniem, a jeżeli się zbliżamy do skrzyżowania, to kodeks wyraźnie określa, że mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność, czyli tutaj wyostrzyć musimy tą uwagę, żeby zauważyć wszelkie jakieś przeciwności, które mogłyby temu ruchu zagrozić i zauważyć to wszystko, co nam w tym ruchu pomoże ułatwić. Dlatego jeżeli zachowamy tą szczególną ostrożność, to zauważymy te nowe linie, zauważymy jak ten ruch jest kanalizowany i prawidłowo w to skrzyżowanie wjedziemy. Projekt ustawy o reprywatyzacji i rekompensatach zakłada zwrot lasów w naturze byłym właścicielom lub spadkobiercom mienia utraconego m.in. na mocy dekretu PKWN. Przeciwko takim sformułowaniom zaprotestowali nie tylko leśnicy. Poseł Stanisław Żelichowski z Ciechanowa, leśnik, zaapelował do społeczeństwa o poparcie protestu w tej sprawie. Zebrano ponad 150 tysięcy podpisów. Taką samą ilość zebrał Komitet Obrony Lasów Polskich powołany ad hoc w tej sprawie. W sumie zaprotestowało ponad 300 tysięcy osób, nie licząc tych, którzy swój protest wyrażali w inny sposób. Ostatnie stanowisko ministra skarbu z 12 czerwca bieżącego roku, stanowiące odpowiedź na dezyderat nr 3 Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, potwierdza, że rząd odstąpił od zamiaru angażowania wielkich obszarów leśnych w prywatyzację i reprywatyzację. A oto treść listu ministra Wąsacza skierowanego do marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na dezyderat nr 3 Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, uchwalony w dniu 21 kwietnia bieżącego roku, uprzejmie informuję, iż w opracowanym projekcie ustawy o reprywatyzacji i rekompensatach nie przewiduje się już zwrotu w naturze zwartych kompleksów leśnych oraz części takich kompleksów, a tym bardziej włączenie ich do katalogu mienia zamiennego. Projekt zakłada jedynie możliwość zwrotu osobom uprawnionym niewielkie do 5 hektarów grunty zalesione. Takie uregulowanie ustawowe ma na celu uhonorowanie szczególnej roli ekologicznej, przyrodniczej i gospodarczej lasów jako dobra ogólnonarodowego, które są w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe. Z poważaniem Emil Wąsacz, minister Skarbu Państwa. Poseł Stanisław Żelichowski w imieniu wszystkich obrońców lasu serdecznie dziękuję. Lato w pełni. Na turystyczne trasy wyruszyli poszukiwacze przygód. Jedną z bardziej malowniczych tras jest pętla szczecinecka, trasa kajakowa wiodąca przez malownicze zakątki obszaru chronionego krajobrazu na terenie miasta i gminy Szczecinek. Na tej trasie spotkaliśmy grupę inwalidów wzroku z klubu Smrek. Już po raz piąty inwalidzi wzroku zrzeszeni w klubie turystycznym Smrek wyruszyli na podbój polskich szlaków wodnych. Pętla szczecinecka zainteresowała ich z opisu umieszczonego w książeczce promocyjnej.
postanowili naocznie stwierdzić, czy opis pokrywa się z rzeczywistością. Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w Sporem, przy ruinach Starego Młyna. Grupa liczy 36 osób, z tego tylko jedna, kierowca, nie zasmakowała wodnej przygody. Rozbijanie obozu niewidomym poszło sprawnie. Nic nie wskazywało, że ludzie ci mają kłopoty ze wzrokiem. Oni sami twierdzą, że brak zdolności widzenia nie uniemożliwia im podziwiania piękna natury. Oni go czują inaczej. Potrafią je odbierać tak samo jak ludzie widzący. Jak to się dzieje, że inwalidzi wzroku siadają do kajaka i płyną w nieznane? No cóż, są to tacy sami ludzie jak i ludzie pełnosprawni i zdrowi. Wielu z nich, zanim utraciło wzrok, uprawiało tą formę turystyki. No i tak już im to zamiłowanie, nawet jeszcze ze starych harcerskich rad do włóczęgi zostało. A to, że uprawiają ją na kajaku, to o tyle jest lepsze, że na wodzie nie ma słupów ani innych przeszkód, na które można, powiedzmy, wpaść, tak jak na górskich ścieżkach, czy powiedzmy wędrując po naszych chodnikach, ulicach i miastach. Nie ma kurzu, no i jest możliwość sprawdzenia swojej i odporności, i hartu ducha na wszelkie niewygody, jakie z sobą niesie ta turystyka. Dodatkowym jakimś takim utrudnieniem jest fakt rozbijania i zwijania namiotu. Samo rozbijanie i zwijanie jest czynnością, w której no, gdyby niewidomy był osamotniony, też byłoby mu trudno zrobić to, ale zespół daje się to zrobić, ale jeszcze jest osobny rozdział. Proszę sobie wyobrazić, że w namiocie jest mało miejsca i trzeba się rozpakować i spakować. I to czasami jest gehenna, jak jakiś drobiazg zakopie się gdzieś tam i... No i trzeba się pogodzić, że na przykład no, albo trzeba szukać zapasowej koszulki, albo płynąć nawet i bez koszulki. A dlaczego to robią? No, ktoś może powiedzieć, że to piękno, które normalnie dookoła otacza, no jest dla oczu bardziej widoczne niż wtedy, kiedy go nie można oglądać. To nie zupełnie prawda. Kiedy płynęliśmy, to ci, którzy rozglądali się, nie czuli tych wspaniałych zapachów, tych dźwięków, tych pewnych odgłosów lasu. I taki przykład na przenosce, gdzie szedłem w parze również z kolegą niewidomym przy przenoszeniu kajaka i mówi: o, już jest niedaleko woda, bo śpiewa trzciniak. Taki ptak, prawda, który mu dał znać, że jest tutaj już w tym momencie niedaleko woda. Także nie zawsze to niewidzenie jest taką dokuczliwą rzeczą, a łatwiej jest się orientować właśnie w tej ciszy, w spokoju, w nastroju wspólnej wielkiej przygody, w jakiej bierzemy wspólnie udział z naszymi przewodnikami, niż w warunkach stresu, pośpiechu, miasta, bo wtedy to trzeba uważać, żeby człowieka nie zadeptali lub nie przejechali, albo żeby gdzieś nie wpaść na coś, na jakąś barierę czy przeszkodę, chociaż tu przeszkody też się zdarzają, bo można się i o drzewo otrzeć i jakąś gałązką zostać pogłaskanym z nienacka, no ale to wszystko wchodzi w smak przygody, jako w ten klimat tej przygody i czasem jest tych gałęzi za dużo, czasem jest tych przeszkód niebezpiecznych wiele, no ale one są mniej niebezpieczne niż te niby na cywilizowanej ulicy, gdzie poruszają się ludzie. Bo jednak przyroda to jest przyroda i ona przyjmuje do siebie jednakowo i sprawnych, i niepełnosprawnych. Inwalidzi wzroku dziś wyruszyli na dalszą włóczęgę. Przed nimi teraz rzeka Parsenta. Z tą sympatyczną grupą turystów spotkamy się już w następnym programie.
I jeszcze do poprzedniego tematu. W skład pętli wchodzi rzeka Niezdobna. Jeszcze przed trzema laty, wystąpiliśmy z pisemnym wnioskiem w sprawie udrożnienia jej biegu. Wniosek dotyczył podniesienia rur i oczyszczenia nurtu z różnych odpadów. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie. Na trasie pętli spotkaliśmy doktora Leszka Macurę, ordynatora oddziału rehabilitacji Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego z Jaworza. Poprosiliśmy go o wypowiedź na temat Niezdobnej. Szczecinek jest pięknym miasteczkiem. Jak byłem tu kilkanaście lat temu, no to było tak, jak wszystko w Polsce było. Natomiast teraz jest bardzo zadbane miasteczko, mi się bardzo podoba. Przepływałem tą rzeczką przez miasto i tak cały czas się zastanawiam, czy komuś na tym zależy, czy nie, żeby ta rzeczka była, powiedziałbym, ozdobą miasteczka, czy ma być tą częścią wstydliwą miasteczka. I jest to po prostu takie niedbalstwo, bym powiedział, może nie przywiązywanie wagi do pewnych szczegółów, ale to jednak szpeci. To jest to taki kwiatek do kożucha ta rzeczka w tej chwili, a mogłaby być ozdobą. Między innymi nikt nie myśli o tym, że jest to, może to być trasa na przykład kajakowa przez miasto, to co myśmy robili przepływając. I niepotrzebne są przeszkody. Te rury tam, nie wiem, czy to nie można było troszeczkę albo niżej, albo wyżej, żeby to nie były takie dość skomplikowane rzeczy. Ja mam na myśli taką grupę jak my, niepełnosprawnych, czy niewidomych, czy jakichś innych inwalidów, dla których wysiadanie i wsiadanie do kajaków, tym bardziej, że w tym kanale no, jest wszystko. Jest to po prostu w pewnym sensie śmietnik, bo i butelki, i szkło, i puszki, to wszystko, no myślę, że przy dobrej chęci to w ciągu tygodnia paru ludzi, którzy nie mają nic do roboty, mogliby to pięknie zrobić, żeby tylko komuś chciało leżeć. Dziwię się ojcom miasta, że ich nie wstyd, bo to jest rzecz taka, że powinni się wstydzić, bo to jest wizytówka miasta. I sądzę, że oprócz tego te smrody, podejrzewam, że tam dużo ścieków idzie do tej rzeczki i jest to taka raczej no ścieki, krótko rzecz biorąc, i mogłoby tego nie być i to jest wstydliwa część i uważam, że jako ojcowie miasta powinni się czuć odpowiedzialni za to i wstydzić się. Szkoda, że tak niemiłe wrażenie wywożą przyjezdni korzystający z tej trasy. A już w poniedziałek na szlak pętli wyrusza kolejna grupa. Tym razem będzie to młodzież i dziennikarze z koszalińskich mediów. Strach pomyśleć, co napiszą. Wracamy do rzeczywistości. Na kolejną porcję wspomnień zapraszam już w piątek.